Witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy poruszyć temat rozgrzewki przed grą w golfa. Jest to taki element poradnika dla amatora. W czasie gry w golfa angażujemy ponad 130 mięśni, także spróbujemy przed grą troszeczkę je przygotować i rozgrzać. Elementy rozgrzewki nie są zbyt trudne. Oparte są o ćwiczenia, które na pewno pamiętamy jeszcze z czasów szkoły podstawowej. I druga część bardziej nastawiona już na specyficzne elementy gry golfowe. Zaczynamy od rozgrzewki stawu skokowego, krążenia w prawo, w lewo, kilka powtórzeń, lewa, prawa noga. Kolejne piętro, czyli stawy kolanowe, również krążenia w prawo, w lewo, kilka powtórzeń. Biodra w prawo, w lewo. Możemy sobie wykorzystać do tego kij. Ustawiamy się w pozycji wyprostowanej kończyny z tyłu. Pochylając się, pięta oparte o podłoże, czujemy rozciąganie mięśni łydki. Następnie, przenosząc ciężar ciała do przodu, rozciągamy mięśnie w stopie. Pogłębiając ten ruch, rozciągamy mięśnie czworogłowy, uda i mięśnie pachwiny. I do tyłu przy prostych plecach pochylamy się, rozciągamy mięśnie tylnej grupy mięśni. Zmiana kierunku, to samo na drugą stronę. Rozciągamy łydkę, stopę, mięśnie czworogłowy, pachwiny. Kolejny krok. Rozciągamy mięśnie przywodziciele, czyli wewnętrzną strefę uda. Kilka powtórzeń na każdą
fajne. Kolejne piętro. Rozciągamy mięśnie tułowia. Następny element, rozciągamy mięśnie grzbietu. Wypychamy plecy w koci grzbiet, napinamy mięśnie pośladkowe, puszczamy brzuch, aż poczujemy napięcie mięśni grzbietu. Powtarzamy kilkukrotnie, najlepiej licząc sobie do 6-10. Rozciągamy mięśnie obręczy barkowej. Rozciągamy mięśnie w obrębie przedramion, ustawiamy nadgarstki w przeproście do góry i równolegle rozciągamy również mięśnie zębaty i mięśnie tułowia. Zmieniamy położenie nadgarstki do wewnątrz, w skłonie. Możemy wprowadzać element swingu. I ostatni krok. Palce, chwyt i przedramię. W przygotowaniu myślę, że szanse na kontuzję znacznie spadają.